Cześć. Słuchajcie, parę pytań odnośnie glikolowego, gruntowego wymiennika ciepła było. Słuchajcie, ja to jest temat teraz na tapecie u mnie, gdyż za mniej więcej 3-4 tygodnie zaczynam to wszystko robić. Przyjeżdża firma od fundamentów, od płyty fundamentowej. No i ja przy tym muszę zrobić ten wymiennik. No i tak, zacząłem bardziej to doktoryzować, gdyż no jakby materiałów jest mało w internecie o tym. Niby jest kilka firm, które to robi, ale mam wrażenie, że nie znalazłem jeszcze nikogo, kto to zrobił i jakoś tam w sensowny sposób opisał. Wyliczył w ogóle na jakiej podstawie, co się dobiera te średnice długości wymienników. Na pewno to gdzieś jest, instalatorzy o tym jacyś na pewno wiedzą. No ja tego nie znalazłem, popytałem po kilku osobach. No, znalazłem instalatora w Warszawie, ale jakby niby sprzedaje całe zestawy, no ale to tylko i wyłącznie ze swoim montażem, więc jakby nie był skłonny, żeby mi powiedzieć. Do innego producenta zadzwoniłem z pytaniami technicznymi, jakby chciałbym taki cały zestaw kupić, pompki, wymiennika i rur, no ale już się okazuje, że tego nie produkują. Poszperałem trochę w internecie i już teraz jestem już powiedzmy w 80% pewny, jak to zrobię. Słuchajcie. To jest moja działeczka, to powiedzmy ta kartka i mam tutaj budynek, powiedzmy wykop pod budynek, tak? Budynek jest delikatnie mniejszy, 1,5 metra z każdej strony jest wykop. I teraz tak, ja jak mam tutaj ułożę to wszystko pod budynkiem, pod płytą, to mogę zrobić to na kilka sposobów. Pierwszy, tutaj może będę rysował w środku, pierwszy wariant, to jest, gdy to jest mój wykop, jest to taki teoretycznie najlepszy. Tu jest start, bo to jest moja kotłownia, stąd wychodzi i wchodzi. Lecimy sobie to mniej więcej takim meandrem, czy jak to tam nazwać. I tu wracamy, tak? To jest wariant najlepszy, bo mamy największą powierzchnię wymiennika. Wariant drugi. Jest to punkt, gdzie to co chciałem zrobić od początku. Lecimy spiralami, zwojami, oczywiście dużo mniejszymi, ja tu tak poglądowo rysuję tylko. Tu gdzieś tu wracamy. W moim przypadku chciałem zrobić dwie takie pętle, więc powiedzmy idziemy tutaj i wracamy. Trzeci przypadek to jest to samo tutaj. Jedna pętla i druga meander, takie łączone powiedzmy to wszystko. No i okej. Tutaj super, bo duża powierzchnia wymiennika. Tutaj super, bo się łatwo układa, ale powierzchnia jest mniejsza. No i tu jest takie coś łączone. Znajdując wszystkie informacje w necie, każde z tych rozwiązań jest dopuszczalne. I teraz tak. Z jakiej rury to zrobić? Taki układ myślałem, żeby zrobić z rury PE100, średnica 40, PE100, ale jeszcze w ogóle wersja RC wzmacniana, to zaraz do tego dojdę, z 40 mm średnicy, długość 200 metrów. I myślałem o tym, tylko że problemy jakie tu będę miał, to takie, że te rury dobrze by było, żebym puścił w takim jakby wykopie, takim nie wiem, motyką to zrobić, taki otworek, że gdy przy zagęszczaniu piasku od góry, żeby tutaj nie było bardzo dużego nacisku, jak w przypadku takiej rury, gdzie tu był z każdej strony nacisk i ona mogłaby się spłaszczyć. Tego nie chcę, więc myślę, że to jest takie coś. No to więc dużo roboty, a jedna rzecz ważna, ten wykop na zrobienie tego GWC będę miał bardzo mało czasu, gdyż firma chce robić wykop i od razu zakopywać, więc będę musiał tutaj to logistycznie bardzo dobrze zrobić. Będę miał tak naprawdę na to, nie wiem, 2-3 godziny, tak? Jeśli się okaże, że wody gruntowe nie podpływają, bo boję się tego, że po prostu, że podpłyn do wykopu będzie woda podejdzie i nie będzie można zagęścić piasku, no bo to się nie uda. Dzisiaj wykopałem sobie tutaj taki otwór, zrobiłem to mniej więcej godzinę, dwie temu. Tutaj jest 1,30 m od poziomu, tyle humusu mam w tym miejscu. Woda się nie zbiera jeszcze, zobaczymy jutro, a to dzisiaj padało z rana dosyć mocno. Widać, że działeczka fajnie, to niby gliniasta, ale to wszystko wsiąka. Tutaj jest mniej więcej 70 cm. Więc boję się o tą wodę, tak? Bo jeśli najprostsza sytuacja jest taka, że w piątek przyjeżdża koparka, robi wykop większy o ileś tam te 1,5 metra z każdej strony. Ja mam weekend na przygotowanie tego wszystkiego.
A w poniedziałek przyjeżdża piach i robimy zasypywanie i podbudowę pod płytę. No ale może się okazać, że tak nie będę miał. No więc tak, to jest sytuacja idealna, ale prawdopodobnie będę miał z tym problem, żeby to zrobić. Zaraz tego, że dużo pracy na ten wykopek musiałbym poświęcić. Mimo tego, że ta rura RC jest dosyć mocno, jest od zwykłej się różni tym, że jest mocniejsza, wzmocniona, te ścianki są grubsze, materiał jest inny, no cała technologia jest bardzo, bardzo wytrzymała na jakieś tam propagację pęknięć, na rozciąganie. Jest to, jeśli miałbym to kopać, dużo pracochłonne. Jeśli tego czasu nie będę miał, a wszystko na to wskazuje, to zrobię układ ten, czyli spiralny. Spirale taką mogę przygotować sobie na sucho przed wykopem, połączyć tutaj taśmami. I takie spirale chciałem zrobić dwa razy 150 metrów. Jednak w hurtowni w mojej okolicy nie ma takiej 150 metrów, bo są zwoje po 100 metrów. Więc będę musiał zrobić trzy zwoje po 100 metrów, czyli 3 razy PE 100 RC, ale średnica 32 mm i po 100 metrów każda. Wtedy zrobię sobie taki układ i bardzo możliwe, że zrobię dwie spirale w ten sposób, dwie po 100 metrów z powrotem, a trzecią spróbuję zrobić w meander, ale bez tego wyżłobienia. Zaryzykuję po prostu, jak się okaże, że jeden meander gdzieś tam się coś stanie przy zasypywaniu z nim, no to trudno, nie podłączę go dalej, zrobię sobie tam po wszystkim próbę ciśnieniową. Jeśli uda, to ok, no zyskam dużo, bo tutaj będę miał dużą powierzchnię wymiany. Tutaj powierzchnia wymiany jest dużo mniejsza, ale sądzę, że dalej akceptowalna. Pamiętajmy, że to jest coś, co ma wspomagać rekuperację, a nie wpływać na to, czy będziemy mieli ciepło, czy będzie pompa ciepła, będzie w stanie pozyskać jakieś tam ciepło. Przy pompie ciepła na pewno bym to liczył, albo dał komuś do obliczenia. Na pewno dałbym komuś do obliczenia. Przy glikolowym wyniku ciepła sobie zrobię to sam i myślę, że to będzie działać. Czyli mniej więcej wyjdzie to ten sam układ, dwie spirale po 100 metrów plus jedna rozłożona w ten sposób. 32 łatwiej się wgina niż 40, to też zależy od temperatury. I myślę, że to w ten sposób tutaj zadziała. Więc z racji tego warunków, które to będą panowały, w zależności jeszcze od wody, zrobię taki układ. Przeliczając sobie to, chciałem to jakoś przeliczyć, ile będę miał jakby zysku energii, czy jakoś ile tego się układa. Znalazłem na stronach jednego producenta taką informację, że na rekuperator 250 metrów potrzeba 100 metrów rury tej 40, a na rekuperator 350 potrzeba już 200 metrów rury tej 40. Ale sądzę, że on mówił o tym układzie, więc sądzę, że to jest pewnie jakby wartość idealna. Ja zrobię sobie 300 metrów 32 już na taki 80% będzie to, znaczy na 100% będą dwie pętle, nie wiem tylko co do trzeciej, czy zrobię to też spiralnie, czy meander mi się uda zrobić, tego jeszcze na 100% nie wiem, to jeszcze będę musiał ze wykonawcą płyty ustalić. Ale obliczyłem sobie powierzchnię wymiany ciepła, no jakby tutaj powierzchnię styku ziemi z tą rurką, no to przy 200 metrach tutaj mi wyszło 25 metrów kwadratowych powierzchni styku, przy tej powierzchni wyszło mi 30 metrów kwadratowych powierzchni styku, więc delikatnie więcej tutaj, jest to łatwiejsze wykonanie, jednak muszę pamiętać o tym, że tutaj jest mniejsza powierzchnia wymiennika i ten grunt po prostu może się szybciej wychładzać albo szybciej nagrzewać, więc to muszę wziąć, to trzeba wziąć pod uwagę. Powtarzam kolejny raz, to jest sytuacja idealna. To jest moim zdaniem dopuszczalne, bo widziałem zdjęcia, gdy tak robili, nawet też pod pompy ciepła takie układy robili, pewnie dłuższe, na pewno dłuższe, sądzę, że już po około 1000 metrów, no ale
z racji tego, że nie wiem jak to obliczyć, nie wiem jak to przeliczyć, chyba że wy wiecie, to piszcie mi w komentarzach, może ktoś się na tym zna, może ktoś ogląda i jest w stanie mi tutaj w tym pomóc, bo ja bardzo chętnie tą wiedzą się podzielę, z racji, że tej wiedzy w internecie nie znalazłem sam. Dzwoniłem dzisiaj do kilku producentów rur, w ogóle, znaczy do hurtowni, w ogóle był problem, że w okolicach Wrocławia znalazłem to w jednej hurtowni, że miałem to na miejscu. Czy to wejdzie pod glikol, w ogóle pani nie wiedziała, w kartach technicznych nie było, zadzwoniłem dopiero do producenta, do działu technicznego i dopiero mi powiedziano tak, że okej, to jest okej. I teraz jeszcze kolejna rzecz, jak już mamy te rury, to one sobie powiedzmy wyjdą 3 do takiej kotłowni i 3 będą sobie odchodzić dalej od kotłowni, czyli tu jest powiedzmy dopływ, a tu jest odpływ. No i myślałem jak zrobić kolektor taki, żeby tutaj połączyć. Widziałem kolektory do nawadnień ogrodowych, co i po 400 zł, więc to dosyć dużo. Więc myślę, że to będą po prostu zwykłe trójniki, które są kosztują tam kilkanaście złotych. Tu trójnik, tu trójnik, tu trójnik, tu będzie zaślepiony. No i z tego trójnika sobie pójdzie do chłodnicy, tak? Tutaj będzie, do pompy, jeszcze jakaś tam pompka tutaj musi być. Jeszcze nie wiem, czy w tym miejscu, czy na powrocie, to zobaczymy. Pompka. No i z tego to idzie do naszego wymiennika, gdzie tu jest rura powietrzna, przez to przechodzi. Tu jest wlot. I tu jest wylot, tak samo przez kolektory sobie to przez taki kolektor przez te trójniki idzie i idzie sobie tą pędzelką i tutaj wraca. Ważna rzecz, którą ostatnio dopiero pomyślałem, jest rozszerzalność cieplna cieczy, przecież to będzie. Tutaj glikolu będzie mniej więcej, roztwór glikolu to będzie 30%, tak myślę, bo to też jakby minusów tutaj nie planuję, no ale powiedzmy 30-40% taki roztwór glikolu tutaj planuję. No ale potrzeba tutaj też takiego naczynia zbiorczego, jak w przykładach ogrzewania się robi, więc pewnie w którymś miejscu tutaj najwyższym jeszcze zainstaluję taką, tam nie wiem, ze 20 litrów takie naczynie, na przykład tutaj odpowietrznik dam, żeby łatwo też można było nalać i to odpowietrzyć. Nie wiem, to jeszcze zobaczę ten odpowietrznik, gdzie dokładnie, czy gdzieś tutaj, no musi być na pewno gdzieś wysoko, tak? No bo to taka idea odpowietrzania. I co jeszcze planuję? Z racji tego, że jeśli uda mi się ten układ zrobić, to na każdym wejściu zamontuję czujnik temperatury. Tutaj i tak będę musiał te obwody przerwać, gdyż tutaj musi być zawór kulowy, żeby w razie W jakiejś awarii pompki, naczynia czy tam tutaj tego wymiennika, żeby można było to naprawić. Potrzeba te zawory kulowe zrobić, tak samo tu. W razie W zamknąć. Więc tutaj też dam sobie czujniki temperatury, jak to będzie niedrogie, to może też dam na powrocie, żeby mieć, a na powrocie wystarczy już jeden tak naprawdę, wychodzący tylko z wymiennika. Tak to myślę zrobić, mieć tylko tutaj pomiary tylko i wyłącznie dla siebie. Nic, wtedy będę na przykład wiedział, że ten mały wymiennik tutaj spiralny ma tyle, ten pewnie bardzo podobnie, ale będę mógł porównać ten trzeci meander, czy jaka jest różnica na 100 metrach. W porównaniu do spiralni, tak? Ważna rzecz, żeby pompa dobrze działała, te wszystkie pędle muszą być identycznej długości lub bardzo zbliżonej. Tak samo jak w podłogówce, no, zawsze przy podłogówce trzeba starać się robić bardzo zbliżone te odległości, ewentualnie później korygować na przypływach. Ja to nie będę miał żadnych rotometrów, więc zrobię po prostu je równo po 100 metrów, żeby to dobrze działało. Pompkę będę chciał mieć co najmniej taką trzybiegową, żeby móc też jakby tutaj sobie przez parametrami móc sterować. Nie wiem jakiej mocy jeszcze tak naprawdę, bo to trochę litrów jednak będzie. Można chyba tam przyjąć, o ile dobrze pamiętam, to tutaj jest 0,3 litra na metr bieżący rurki, o ile dobrze pamiętam, więc to będzie około 100 litrów roztworu, więc to jest trochę do popchania, więc pompkę będę musiał jeszcze dobrać, ale będę chciał właśnie, tak jak mówię, trzybiegową i ta pompka na pewno będzie sterowana też jakoś z bypassem, z rekuperatorem, to też będę musiał jakoś ogarnąć, no ale tak to trzeba zrobić. 300 metrów rury, czyli 3 razy 100 metrów, tutaj pani mi wyliczyła na 860 zł, więc spoko cena. Pewnie dowóz jakiś trzeba będzie policzyć, bo mi to do kombiaka nie wejdzie, bo to jest średnica w zwojach, to jest chyba z 1,5 metra, na pewno więcej niż paleta, więc to mi nie wejdzie na szerokość. I tyle.
Więc ja ten układ planuję zrobić. Może coś się zmieni, jeszcze mam chwilę czasu. No ale jeśli macie jakieś uwagi albo myślicie w jakiś inny sposób, to dajcie znać, bo ja chętnie się jeszcze tego dowiem. Ja sądzę, że to będzie taki układ będzie działał. Jedyne obawy mam, jeśli chodzi o ten tutaj meander. Bo jeszcze ważna rzecz. Sam jakby te zwoje też nie będą leżały na dnie wykopu. Wykop będzie pogłębiony mniej więcej na tą spiralę, przykładowo nie wiem, z 10 cm, tak? Żeby po położeniu tej spirali, ja sobie ją tam zakotwiczę jakimiś metalowymi tam, nie wiem, kołeczkami, czy tam taki do namiotów szpigulce, nasypię piachu i taką babą ręczną, nie wiem jak to narysować, będę to ubiję delikatnie, naprawdę delikatnie, żeby to tylko siadło, żeby nie prężyło, i jak przyjdzie już maszyna, jak przyjdzie już większa ilość piachu, ona tam jest będzie zagęszczana jakimiś tam warstwami zgodnie z normami, i żeby to wszystko ładnie tu siedziało i już działo. Dlaczego jeszcze RC100? RC100 rura w swoim opisie technologicznym ma to, że może być kładziona do wykopu bez podsypki i bez obsypywania, więc może być tak naprawdę położona i zostawiona i zasypana ziemią tak jak jest, bez żadnych tam specjalnych utwardzeń czy podsypek, bo ona wtedy jest bardzo mocna. Zwykła PS100 albo P80 podobno zawsze wymagają tej obsypki albo podsypki z piasku. Tutaj może być z tym problem, tak? Więc to jest to. I myślę, że ten gruntowy glikolowy wymiennik ciepła tutaj się sprawdzi. A dlaczego nie rurowe wymienniki? Już mówię, jeśli jest wysoki poziom wód gruntowych, to woda będzie do tego wymiennika podchodziła. On nie jest super szczelny, rurowy, więc może tam woda podchodzić. Tym bardziej, że rurowy wymiennik trzeba zrobić jeszcze z jakimś tam spadkiem i otworem w dół, żeby skropliny się miało gdzie uciec, żeby tam nie jakby wypłynąć w dół, tak? W podsypkę piaskową czy gdzieś. No przy wysokim stanie wód gruntowych to jest niemożliwe. Wręcz woda będzie podnosić i nic to nam nie da, tak? Jeśli ktoś nie ma wód gruntowych, to jak najbardziej spoko. Żwirowego w ogóle nie biorę pod uwagę. Nie wiem, jakoś to w ogóle do mnie nie przemawia, chociaż ma jakieś tam swoje na pewno zalety. Rozwiązań gotowych nie biorę, bo jest to drogie. Po prostu moim zdaniem nieopłacalny. Jeśli miałbym za to płacić 12-14 tysięcy, to bym tego nie brał. A jeśli będzie mi to kosztowało tyle, co planuję, czyli między 2-3 tysiące, to wydaje mi się, że to wtedy warto robić. Tym bardziej, że wykop będzie przygotowany. No i te warunki gruntowe, czyli glina, ciężkie ziemie i te wody gruntowe, myślę, że są tutaj jak najbardziej odpowiednie do czegoś takiego. A rekuperacja, słuchajcie, jeszcze co do rekuperacji, bo wiele osób się zastanawia, moi rodzice nawet mi mówią, dlaczego rekuperacja, skoro to tyle kosztuje, ktoś tam wydał 20 tysięcy i to nie działa i w ogóle po co 20 tysięcy. Słuchajcie, to nie jest tak, że to jest 20 tysięcy. 20 tysięcy to jest tak, jeśli komuś dacie 20 tysięcy, to wam to zamontuję. Ja tę rekuperację będę montował sam, więc na robociźnie na pewno oszczędzę. Sądzę, że z koszt materiałów i rekuperatora, jeszcze rekuperator też nie wybrałem, ale też nie planuję jakiegoś super firmowego, myślę o jakichś polskich rozwiązaniach, które na dobrych podzespołach, ale niekoniecznie żeby nie płacić za marketing. Więc planuję zmieścić się w rekuperatorze 12 tysięcy. To jest taka opcja idealna. Jeśli będę, rzeczywiście się okaże, że ten rekuperator musi być lepszy, bo to jeśli mi to ktoś do tego przekona, to myślę, że tak do 15. Ale słuchajcie, na czym oszczędzamy? Kominy. W moim projekcie w kosztorysie jest 22 tysiące na kominy. Bo jest komin w kotłowni. Jest też tam, jest dużo kominów wentylacyjnych. I komin w salonie też wentylacyjny plus z kominka, tak? Ja zostawiam tylko i wyłącznie komin do kominka i od stropu będzie też jeden kanał wentylacyjny, żeby wykonać odprowadzenie powietrza z wyciągu z kuchni, z okapu. I mnie to będzie kosztowało. Oczywiście wykonawca przyjedzie, który będzie stawiał SSO, wyliczył mi to mniej więcej na 6 tysięcy złotych. Czyli zakup systemu kominowego, ustawienie go, otynkowanie na gotowo, wszystkiego. Więc no słuchajcie, jaka różnica między 22 a 6 jest różnica?
Nawet niech powiedzmy te 2000, niech tam będzie to jakieś tam wentylacje liczone, powiedzmy od jakieś tam wentylacje pionów czy poddasza, no to niech to będzie na 20, a 6000 tutaj, no to 14 tysięcy, tak? No słuchajcie, no to 14 tysięcy to będzie mi rekuperacja kosztowała, tak? A już nie mówię o komforcie, już nie mówię o filtracji powietrza, o jakichś tam na pewno oszczędnościach, jeśli chodzi o ogrzewanie, no i też jakieś tam ochłodzenie powietrza latem. Oczywiście nie jest to klimatyzacja, ale na pewno coś tam to da, zwłaszcza że będzie ten glikolowy wymiennik ciepła, tym bardziej, więc słuchajcie, rekuperacja nie musi być droga. To też nie jest tak, że ona się w jakiś sposób wam zwróci, bo to nie jest tak. Ona ma dawać komfort, tak samo jak kanalizacja. Kanalizacja w budynku nie jest najtańsza, ale daje komfort, tak? Tak samo jak najtańsze ogrzewanie to jakieś tam na pewno jest drewno czy tam węgiel, ale no trzeba się trochę namachać, już nie mówię o ekologii, nie jest to najtańsze, ale znaczy jest to najtańsze, ale gaz czy pompa ciepła nie jest najtańsza, ale daje komfort. My się szybko przyzwyczajamy do komfortu, jeśli mamy mieć coś bezobsługowego, to bardzo chętnie. Mamy piec gazowy tutaj u siebie, gdzie mieszkamy od 8 lat i nic nie trzeba z tym robić, po prostu. Nie wyobrażam sobie teraz palenia w piecu. Poza tym smrodzi to jak nie wiem co. Naprawdę tutaj we wsi można przejechać i widać kto czym pali momentalnie, bo jest to w okolicy jest w miarę czysta, a tylko się wiedzie jakieś tam stare budynki i widać kto ma jeszcze piec gazowy. Ja namawiam do rekuperacji. Wydaje mi się, że samo położenie rekuperacji nie jest wielkim problemem, a na pewno będę robił to według projektu, więc to jest na 100%. Taki projekt wykonam i będę się tego trzymał. I tyle, no projekt nie jest drogi, znalazłem po 100, 150, 200 zł. Jak ktoś potrzebuje z jakimiś papierami jeszcze, to pewnie z 500. Myślę, że warto to zrobić. Słuchajcie, na pewno nagram filmik, jak ten wymiennik będę robił. Czekam jeszcze na wasze informacje. Może ktoś z was ma troszkę więcej wiedzy niż ja i mi w tym trochę pomoże, to będę na pewno wdzięczny. Trzymajcie się, do następnego.